My powagą apostolską oświadczamy, że czcigodni słudzy Boży, Bernard Maria od Jezusa, Karol od świętego Andrzeja i Honorat z Białej Podlaskiej odtąd i na przyszłość mogą być nazywani błogosławionymi i każdego roku w dzień ich narodzin dla nieba można obchodzić ich święto we właściwych miejscach i według zasad przewidzianych przez prawo. Chrystus Pan powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. W dniu 16 października 1829 roku przyszedł na świat w Białej Podlaskiej syn budowniczego Stefana Koźmińskiego i jego żony Aleksandry z Kachlów. Chłopcu dano na chrzcie świętym imiona Florentyn, Wacław, Jan, Stefan. Z tych czterech imion używano tylko drugiego. Rok później, w listopadzie, wybuchło powstanie. Dwaj bracia przyrodni Wacława, Ludwik i Franciszek, pośpieszyli do szeregów. I w roku 1831 obaj zginęli. Również wuj Wacława wziął udział w powstaniu, a po jego upadku musiał udać się na wygnanie do Francji. Kraj pogrążył się w żałobie. W roku 1837 Wacław przeszedł do powiatowej szkoły średniej, znajdującej się również w Białej. Takich szkół było zaledwie 22 na terenie całego królestwa. Na mocy ukazu cara wyznaczono na język rosyjski 18 godzin tygodniowo. Resztę planu wypełniono głównie przedmiotami technicznymi. Gdy Wacław doszedł do trzeciej klasy, ojciec jego został przeniesiony do Włocławka. Najbliżej znajdowało się gimnazjum Płockie. Ukończył gimnazjum w Płocku 27 czerwca 1844 roku. Był jednym z nielicznych na owe czasy wybrańców losu, którzy otrzymali w kraju tak wysokie wykształcenie. Jego świadectwo szkolne posiadało tylko dwie kategorie not: dostateczne i bardzo dobre. Matka cieszyła się postępami syna w nauce, ale wydaje się, że swoją macierzyńską intuicją wyczuwała jakiś dramat. Mój syn tak krótko żył w domu, jak również i z matką swoją, której czasami nie rozumiał, że wiele z dawnego nie wie. Ale tłumaczyłam sobie, że nie miał czasu na to. Obrażałem bezpośrednio Boga samego.
którego się wyrzekłem i żyłem, jakby go nie było. I z całą stanowczością walczyłem przeciw niemu, odwodząc drugich od wiary i naśmiewając się z wierzących i mówiąc, że mi naplują w oczy, jeśli kiedy się nawrócę. W przypadku powstania listopadowego zamknięto uniwersytet w Warszawie i w całym królestwie nie było żadnej wyższej uczelni. Tymczasem zorganizowano w Warszawie przy tamtejszym gimnazjum realnym Szkołę Sztuk Pięknych z uwzględnieniem działu budowlanego. Na rok szkolny 1845-46 zapisało się 101 uczniów, a wśród nich Wacław Koźmiński. Nowe wykrycie spisku przeciwko tobie dowodzi, że kanalie są w Warszawie. Proszę cię, bądź ze sobą bardziej niż kiedykolwiek ostrożny, brzmiały słowa listu cara do namiestnika Paskiewicza. Z kanaliami nie żartuj, a oddawaj pod sąd bez miłosierdzia. Jeśli w gimnazjum jest wielu winnych, każ je zamknąć, a sumę na nie przeznaczoną obróć na kupno domów pod esplanadę Cytadeli. Chłopaków odesłać, a nauczycieli wysłać w głąb Rosji, jeśli choć nieco są wątpliwi. Zaczęły się masowe aresztowania. W dniu 23 kwietnia 1846 roku uwięziono Wacława Koźmińskiego. Gdy byłem uwięziony, trwałem w uporze, a gdy mnie ściśle zamknięto, zamiast się upokorzyć, to wtedy wspomniałem o Bogu, aby mu wyrzuty robić. Bluźniłem przeciw niemu i to gorzej od złego łotra, bo tamten mówił tylko, jeśli jesteś Synem Bożym, a moje ostatnie słowa przed straceniem przytomności były, toś ty jest Bóg? Matka Boża, ubłagana przez moją matkę, bo sam nie myślałem o poprawie, przyczyniła się do Pana Jezusa, iż przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie do wiary przyprowadził. Po 11 miesiącach więzienia opuścił Wacław Cytadelę. Nie zabiegając o ukończenie studiów, podjął decyzję wstąpienia do zakonu kapucynów. Od razu poznałem, że poprawa życia mego polega na tym, abym starał się cel życia mego spełniać w każdej chwili. To jest zawsze i przez wszystko Boga chwalić, cześć Mu we wszystkim oddawać i przez wszystko Mu służyć. Konfesjonał w kościele kapucynów stał się świadkiem jubileuszowej spowiedzi Wacława, którą odbył przed ojcem Prokopem 17 września 1847 roku. Lubartów, klasztor nowicjatu. Miejsce pierwszego doświadczenia życia zakonnego.
21 grudnia 1848 roku Wacław został obleczony w kapucyński habit i przyjął imię zakonne Honorat. Ja, brat Honorat, ślubuję i obiecuję Bogu Wszechmogącemu i błogosławionej Maryi Pannie i błogosławionemu Ojcu naszemu Franciszkowi i wszystkim świętym i Tobie, Ojcze, przez całe moje życie zachowywać regułę braci mniejszych, żyjąc w posłuszeństwie, bez własności i w czystości. Święcenia kapłańskie otrzymał 27 grudnia 1852 roku w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Dnia 1 stycznia 1853 roku neoprezbiter Honorat odprawił swoją mszę świętą prymicyjną w kościele klasztornym przy ulicy Miodowej i rozpoczął zwyczajną pracę kapłańską. Jak to dobrze, żeś postanowił tę ofiarę nieskończoną, godną Ciebie. Jak wielka byłaby nasza nędza i smutek, gdybyśmy nie mieli środka uczczenia Ciebie dostatecznie i dziękczynienia Tobie, i przebłagania Cię za grzechy i uproszenia łask potrzebnych. Jak to dobrze, żeś postanowił tę ofiarę czystą, bez żadnej skazy. Chrystus jest radością i weselem dla wszystkich, którzy Go oczekują. Módlmy się do Niego i wołajmy: przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj. Przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj. Z radością czekamy na Twoje przyjście. Przyjdź, Panie Jezu. Przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj. Ty jesteś przed wiekami. Przyjdź, by odkupić dzieło rąk Twoich. Przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj. Wahałeś się przyjąć naszej śmiertelnej natury. Przyjdź, aby nas wyrwać spod władzy śmierci. Przybądź, o Panie, i dłużej nie zwlekaj. Ty przyszedłeś, abyśmy życie mieli w obfitości. Przyjdź i obdarz nas życiem wiecznym. Przybądź, o Panie, Honorat szybko dał się poznać jako dobry kaznodzieja, dlatego głosił kazania nie tylko u kapucynów, ale był zapraszany do innych kościołów warszawskich. Przeżywamy bardzo ważną epokę kraju i całego świata, a mało kto właściwie ją ocenia i po Bożemu na nią pogląda. Takeśmy się przyzwyczaili obchodzić we wszystkim bez Boga, że przypuszczamy, iż można i bez Niego ukochaną ojczyznę odzyskać. Początek pracy kapłańskiej Honorata zbiegał się z początkiem odnowy religijnej w całym kościele. Ojciec Święty Pius IX rozpoczynał właśnie przygotowania do ogłoszenia dogmatu niepokalanego poczęcia. Również w Warszawie ożywił się kult maryjny. W 1853 roku kapucyni po raz pierwszy zaprowadzili w swoim klasztorze nabożeństwo majowe, które miało odegrać znaczącą rolę w polskiej pobożności maryjnej. W 1858 roku ojciec Honorat uzyskał specjalne uprawnienia od ojca generała do organizowania trzeciego zakonu. Zakon trzeci jest na wszystkie wieki, dla wszystkich stanów jakby żywym odbiciem doskonałości ewangelicznej. W regule tego zakonu pod prostymi na pozór przepisami, pod mało ważnymi niby praktykami, ukrywa się zawsze tajemnicza siła zdolna do odrodzenia go w duchu i do odnowienia na nim zasad ewangelicznych. W
ciągu 10 lat działalności ojca Honorata w stolicy wstąpiło do tercjarstwa 511 nowicjuszek. Łączenie osób różnego stanu w rodzinie tercjarskiej miało jednak swoje braki. Aby tej potrzebie zaradzić, wykorzystał ojciec Honorat inną formę pobożnych ugrupowań, tak zwany żywy różaniec. Modlitwa jest duszą świętej gorliwości. Zanim zaczniemy działać na duszę, aby je pozyskać Bogu, trzeba wprzód przez modlitwę uzyskać łaskę Bożą dla dusz. Zanim krople deszczu spadną na ziemię, musi wpierw para unieść się ku niebu. Nędza moralna i materialna wzrastała w stolicy z roku na rok. W miarę rozwijającego się przemysłu, żeglugi na Wiśle i kolei żelaznej rosła liczba ludności. Z całego kraju wciąż napływali do Warszawy nowi przybysze w nadziei znalezienia pracy, powiększając przede wszystkim rzeszę żebraków. Zorganizowanie jakiejś racjonalnej pomocy stanowiło kwestię palącą. Wychodząc naprzeciw potrzebom, ojciec Honorat wspólnie z Angelą Truszkowską dał początek zgromadzeniu zakonnemu sióstr świętego Feliksa. Był dla sióstr spowiednikiem i kierownikiem duchowym, mistrzem i autorem ustaw. Niech się wszystko stanie ze mną i ze wszystkim, co mnie dotyczy, byleś ty był pochwalony. W roku 1860 zaczął się okres manifestacji religijno-patriotycznych. W kościele kapucynów na Miodowej odbywały się często demonstracyjne nabożeństwa. Ojciec Honorat brał w nich udział i wygłaszał kazania. Po roku 1860 usunął się jednak w cień. Abyśmy nauczyli się milczeć z miłości, bo i my jesteśmy zobowiązani każde słowo uświęcać miłością Bożą, a z każdego próżnego słowa rachunek zdać będziemy musieli. Kapucyni w skali wszystkich zakonów na terenie królestwa wykazali się najwyższym zaangażowaniem w wydarzenia lat 1861-64. Ponad połowa z nich była represjonowana, od grzywien do kar śmierci włącznie. Zbiorową odpowiedzialność zastosowano wobec klasztoru w Lądzie, wskazując na zesłanie wszystkich zakonników. W 90 lat później prymas tysiąclecia ksiądz Stefan Wyszyński powie: trzeba sobie uprzytomnić, w jakich czasach wypadło żyć i działać ojcu Honoratowi. Nieprzyjazny człowiek, chcąc pokonać nasz naród, postanowił odebrać mu to, co było największą siłą jego wytrwania. Rozpoczął więc wojnę z Kościołem Chrystusowym. Ufał, że na grobie Kościoła rozprawić się łatwiej i z narodem. Mnożące się w latach 1862-64 wyroki śmierci sprawiły, że nie wystarczała już posługa jednego kapłana więziennego. Przed wykonaniem wyroku wzywano więc i innych kapłanów ze wspólnoty kapucyńskiej, a w tym ojca Honorata. Załamanie się powstania styczniowego pociągnęło za sobą silne represje. Nakaz kasacyjny zredukował liczbę klasztorów do 3. Część zakonników zginęła lub została zesłana na Syberię. W nocy
27 na 28 listopada 1864 roku został zamknięty klasztor warszawski. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Biała Podlaska. Miejsce urodzin Honorata 160 lat później składa mu hołd. Ojciec Honorat, 35-letni wówczas kapłan, razem ze swoimi współbraćmi, niespodziewanie znalazł się w klasztorze w Zakroczymiu i to w bardzo trudnych warunkach. Na roczne utrzymanie zakonnika wyznaczono 40 rubli. Niedostatek szybko zaczął dawać znać o sobie. W ten sposób usiłowano złamać zakonników, zwłaszcza że po paru tygodniach zjawił się wysłannik władz, obiecując 150 rubli odprawy każdemu zakonnikowi, który opuści granice królestwa. Pozostanie na miejscu oznaczało odsunięcie od normalnej pracy duszpasterskiej. Kiedy zaczęto więc roztrząsać w klasztorze otwierające się możliwości wyjazdu, ojciec Honorat stanowczo się temu sprzeciwił. Żaden nie wyjedzie. Tu nas Pan Bóg chce mieć, a więc tu pracować będziemy. Z żywą wiarą nie zgadza się wszelkie troszczenie się, kłopotanie, albo co gorsza narzekanie i żale do innych osób. Wszystko to jest dowodem, że się nie wierzy, iż cokolwiek bądź nas spotyka, jest zawsze od Boga. Przez pierwsze miesiące internowania w Zakroczymiu ojciec Honorat wkładał ogromny wysiłek w odbudowę życia wspólnotowego. Był to wysiłek cichy, świadczenie drobnych usług, ułatwianie braciom współżycia wzajemnego, ofiarność codzienna i niedostrzegana. Szare domowe zajęcia klasztorne. Gdybym mógł być czymkolwiek, to bym wyrzekł się tego na korzyść twoją, abyś ty był wszystkim, a ja niczym. Jedynym oparciem duchowym dla Honorata w najcięższym po kasacie klasztoru okresie był ojciec Prokop Leszczyński, potrafiący łączyć surowe wymagania z łagodnością i umiarem. Honorat postanowił w tym czasie przeprowadzić reformę swego życia zakonnego. Około 8 godzin dziennie poświęcał na modlitwę. W tym czasie zaczęła się jego wielka misja jako spowiednika. Gorąco czczący Matkę Bożą, oddaje się w niewolnictwo miłości. Wybieram Ciebie dzisiaj wobec całego dworu niebieskiego za moją matkę i mistrzynię. Tobie oddaję i poświęcam tytułem niewolnika moje ciało i moją duszę, moje dobra zewnętrzne i wewnętrzne i wartość samych nawet dobrych moich uczynków przeszłych, teraźniejszych i przyszłych,
dając ci całkowite i zupełne prawo rozporządzać mną i wszystkim, co do mnie należy, bez wyjątku, według twojego upodobania, na większą chwałę Boga w czasie i wieczności. Zarówno pilnie i chętnie wszystkich, Boże, dopomóż. Jedna z penitentek, Józefa Chudzyńska, w swoim pamiętniku pisze. Ojciec pracował ogromnie, spowiadał od świtu do nocy. Nocami pisał i modlił się, pościł, miewał nauki katechizmowe, kazania. Wszystkie warstwy społeczeństwa garnęły się do niego. On nikogo nie odsuwał. Każdemu służył w konfesjonale, który był zawsze oblężony na wzór konfesjonału słynnego proboszcza z Ars. Pia Górska porównuje konfesjonał ojca Honorata do wieży, w której ukrywa się za dębowymi ścianami zarówno spowiednik, jak i jego penitent. Gdy zapytuję, jaki jest powód tej hermetyczności, odpowiadają mi, że jest to zabezpieczenie przeciwko szpiegom, którzy podsłuchują rozmowy z niebezpiecznym mnichem. W jednym tylko zakroczymskim klasztorze było w ciągu kilku lat 18 rewizji i śledztw. A funkcjonariusze policji mówili, że gdyby byli znaleźli choć jedną tylko kopertę z Rzymu, klasztor byłby zniesiony. Równocześnie wynoszono w workach wszystkie papiery z każdej celi. Przeglądano je przez 2 miesiące, szukając powodu do zamknięcia klasztoru. W całym Królestwie Polskim panowała atmosfera grozy i strachu. Ci, którzy pozostali w kraju, albo opłakiwali poległych w powstaniu, albo z niepokojem czekali na wieści od najbliższych rozproszonych wśród syberyjskiej tajgi. Fala ludności rdzennie rosyjskiej zalewała królestwo. Zdawało się, że powoli żywioł obcy zaleje wszystko, a język rosyjski zapanuje wszechwładnie. W tej sytuacji pojawiło się zadziwiające zjawisko. Do kratek konfesjonału zgłaszały się całe szeregi osób z autentycznym powołaniem. Ojciec Honorat, wbrew surowym zakazom władz carskich, podjął dzieło organizacji ukrytych zgromadzeń zakonnych. Większość chciała realizować powołanie w zgromadzeniach jawnych za granicą. Trzeba było zatrzymać te osoby w kraju, aby tutaj stawały się świadkami, w tej części Polski, gdzie życie zakonne w sposób bezwzględny zostało skazane na wymarcie. Człowiek ożywiony żywą wiarą nie ufa sobie, ale całą ufność w Bogu pokłada. A im mniej sam może, tym śmielej bierze się do rzeczy wielkich, jeśli go Pan Bóg do nich powołuje.
ciągu półwiecza od stłumienia powstania styczniowego powstało wiele zgromadzeń tercjarskich. Kierował nimi ze swojej celi zakonnej ojciec Honorat. Już to samo, że zgromadzenia ukryte poczęły się, utrzymały i rozwinęły w tak nieprzyjaznych okolicznościach, dostatecznym jest dowodem dzieła Bożego. Wyznać i to trzeba, że on w żadnej głowie nie powstało, bo nikt tu z góry nic nie układał. A i ci nawet, których Bóg użył za narzędzie do tego, sami nie zwrócili uwagi na organizację, jaka się z czasem ułożyła. Tuż obok klasztoru Zakroczymskiego stała skromna gospoda. Faktycznie była ona kuźnią formacji zakonnej, jaka dokonywała się na jej zapleczu przy pomocy Elżbiety Sztummer, łączniczki ojca Honorata, z pierwszymi założycielkami zgromadzeń. Organizacji zgromadzeń ukrytych miały spełnić się niebawem słowa Chrystusa o Królestwie Bożym przyrównywanym do ziarna gorczycy. Wyrosło i stało się wielkim drzewem. Nie wszyscy dostojnicy ówczesnej hierarchii Kościoła rozumieli sens działań Honorata. Tym istotniejsze stało się poparcie biskupa Antoniego Sotkiewicza oraz ojca Bernarda z Andermatt, przełożonego generalnego zakonu kapucynów. Dzięki tej płodnej działalności apostolskiej ojca Honorata Zakroczym stał się z małego miasteczka tętniącym życiem ośrodkiem religijnym. Coraz więcej penitentów przybywało z Warszawy i okolic. Kościół wypełniał się wiernymi.
skłoniło to władze carskie do kasaty klasztoru kapucyńskiego. Zakonnicy mieli udać się za granicę bądź do innego klasztoru istniejącego jeszcze na terenie królestwa, a więc do Łomży lub do Nowego Miasta. Klasztor i kościół miały być zamknięte i opieczętowane. Wyrzekam się dla ciebie wszystkich moich nadziei, które ty najlepiej znasz i wiesz, jak były gorące i uparte. Teraz wszystko z miłości ku tobie, do woli twojej zostawiam. We środę 8 czerwca o godzinie 3 rano ojciec Honorat odprawił po raz ostatni mszę świętą w kościele zakroczymskim. Od klasztoru w Nowym Mieście dzieliło go 5 dni wędrówki. Ofiaruję ci wszystkie ziarnka piasku, pyłki ziemskie, atomy ciał i cząsteczki powietrza, wszystkie krople rzeki, morza i wszystkie rośliny i łąki traw, gwiazdy, księżyce i słońca, wszystkie owady i ptaki, wszystkie ryby i zwierzęta. Pragnę, abyś przez każdy ich śpiew lub głos, przez każdy obrót i poruszenie, każdy objaw życia był czczony i wielbiony, jak tego pragniesz i jak na to zasługujesz. Honorat rozumiał rolę cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą otaczał miłością i czcią. W 1905 roku nawoływał: gdyby cały nasz naród zebrał się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej, gdyby z każdego zakątka naszej ziemi, z każdego stanu wysłać tam gorliwych posłów, którzy odnowiliby śluby Jana Kazimierza. Dokonało się to dopiero w 50 lat później, w 1956 roku. Błogosławiony Honorat ma szczególny tytuł, by uroczystości dziękczynne za jego beatyfikację odbyły się na Jasnej Górze 26 sierpnia, w święto Matki Bożej Częstochowskiej, ustanowione z jego inicjatywy. Nowe Miasto to grób kapucynów, powiedział carski minister. Grób albo kolebka, gdyż Bóg może wszystko uczynić, brzmiała odpowiedź ojców. Zamierający klasztor zaczął żyć nowym życiem. Lud gromadził się licznie na nabożeństwach. Prawie wszystkie pielgrzymki idące do Częstochowy przechodziły tędy, aby uczestnicy mogli się tu wyspowiadać. W pierwszym po zamknięciu klasztoru zakroczymskiego roku rozdano tu ponad 50 tysięcy komunii świętych.
Ojciec Honorat kontynuował pracę nad organizacją zgromadzeń ukrytych. Dużo pisał. Nie był pisarzem utalentowanym, lecz pchała go do tego gorliwość duszpasterska. Pozostawił rękopis liczący ponad 60 tysięcy stron, z którego tylko drobna część ukazała się drukiem. Jest autorem Encyklopedii Maryjnej i Franciszkańskiej, powieści nad powieściami, pism ascetycznych, historycznych, reguł zakonnych i ustaw. Prowadził notatnik duchowy, zbiór osobistych refleksji i medytacji. Pozostawił przeszło 6 tysięcy listów, będących świadectwem działalności zgromadzeń ukrytych, ogarniających swym wpływem nie tylko kongresówkę, ale i dawne polskie ziemie włączone do Rosji i Austrii, a nawet tereny rdzennie rosyjskie po Syberię włącznie. Kapucyni, będąc pod ścisłą obserwacją policji, mieli kontrolowane wszystkie listy. Wysyłano je więc przez okazję, zwykle zaszyte w ubraniu. Kochaj bliźniego jak siebie samego, mówi Zbawiciel, a jakże kochać mamy siebie samych? Czy tylko w ten sposób, abyśmy dobrze jedli i pięknie się ubierali i wygodnie spali i mieli wszystkie swoje potrzeby i pragnienia doczesne zaspokojone? Każdy by się roześmiał z was, gdyby ktoś tak tłumaczył miłość względem siebie. Konieczna jest praca na wszystkich polach do usunięcia zła. Dwojaki się nam do tego sposób przedstawia. Jeden nadzwyczajny, wyjątkowy, który jak pożar stepu w jednej chwili ogarnia i rozpłomienia. Drugi spokojny, lecz także skuteczny, bo ciągły i wytrwały, jak krople wody, które choć słabe i malutkie, spadając jedna za drugą, żłobią kamienie i całe góry podmywają. Nowe Miasto, 2 lipca 1989 roku. Uroczystości dziękczynne za beatyfikację ojca Honorata. Trwać w ojczyźnie! Czyż to dzisiaj nie brzmi bardzo aktualnie?
ojciec Honorat mówi: trwajcie. Trwajcie w waszym wezwaniu życiowym, jakie daje Bóg. Trwajcie w waszym powołaniu. Trwajcie w miłości. Lata biegły nieubłaganie naprzód. Chorzy, spracowani, zmęczeni wiekiem ojcowie coraz bardziej czuli się samotną wyspą. Zdawano sobie sprawę, że jeszcze rok, dwa, a nawet przy największych wysiłkach nie będzie można zachować zwyczajów zakonnych życia wspólnotowego, gdyż ci starcy mimo całego heroizmu fizycznie nie będą do tego zdolni. Przyszłość rysowała się w czarnych barwach. Co roku któryś ze współbraci ubywał. Nie słuchajmy tych, którzy nam obiecują raj na tej ziemi. Bez cierpienia nikt nie może być zbawionym. Jeżeli o sobie powiedział Pan Jezus, potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i umarł, i tak wszedł do chwały swojej. Daleko bardziej jest to nam wszystkim potrzebne i wszystkim przeznaczone. Ojciec Honorat wyraźnie podupadł na siłach. Starał się jednak w niczym sobie nie folgować. Często stosował dyscyplinę i nosił pod habitem włosienicę, a przez długie okresy przy spowiadaniu wkładał kolczasty łańcuszek. W roku 1903 obchodził ojciec Honorat 50-lecie kapłaństwa. Na uroczystości jubileuszowe przybyły tłumy jego synów i córek duchowych. Nadszedł telegram z błogosławieństwem od Ojca Świętego oraz od generała zakonu. Honorat miał wówczas 74 lata. Te przeszło 10 lat życia, jakie mu pozostało, stanie się dla sędziwego mnicha drogą cierpienia, wzgardy i zapomnienia. W marcu 1906 roku prasa podała sensacyjne wiadomości o krwawych rozruchach wywołanych przez sektę mariawicką, której twórcą był rzekomo kapucyn ojciec Honorat Kozimiński. Wprawdzie później niektóre redakcje zbadały bliżej sprawę i ogłosiły sprostowania, lecz cień rzucony na osobę ojca pozostał. Księża niechętni zgromadzeniom ukrytym wykorzystali tę okoliczność, by odsunąć ojca Honorata, a członków zjednoczonych uzależnić od poszczególnych proboszczów. Ojciec Honorat z pokorą przyjął decyzję biskupów zatwierdzoną przez Stolicę Apostolską. W ostatnim liście skierowanym do zgromadzeń pisał: pamiętajcie, czcigodni bracia i siostry, że wam się nadarza sposobność okazania heroicznego posłuszeństwa woli świętego Kościoła. I to w tym czasie, gdy mieliśmy tyle bolesnych i opłakanych objawów nieuległości. Ufam, że naprawicie to, okazując całkowite i serdeczne posłuszeństwo z tą żywą wiarą, że to na dobro wasze wyjdzie. Proszę was także, abyście, szanując spokój mojego sumienia, nie odwoływali się do mnie w rzeczach tyczących zarządu zgromadzeń, chyba tylko w rzeczach swej duszy. Obawy ojca dotyczące ujawnienia zgromadzeń ukrytych miały znaleźć po kilku latach swoje dramatyczne potwierdzenie. W
1911 roku władze carskie rozpoczęły śledztwo. Przestanę ufać, że ty i po śmierci mojej potrafisz wskrzesić te dzieła swoje, oczyszczone przez moje upokorzenia i poprawione przez lepszych ode mnie. Chcę być z tobą jedno. Pragnę jak kropla zanurzyć się w oceanie twojej istoty i tak zginąć w tobie. Po raz ostatni mszę świętą odprawił 16 października 1916 roku, akurat gdy kończył 87 lat. Później już nie wstał. Zrozumiałem wielkość pokory, że chrześcijaństwo jest pokorą. Wszystko w Chrystusie jest z pokory i modlitwy. Przeżył 87 lat. 68 lat w zakonie, 64 lata w kapłaństwie. Zmarł 16 grudnia 1916 roku. Nie powinniśmy chcieć zbawiać innych dusz lub w większej liczbie, lub w innym miejscu, lub w innym czasie, jak te dusze i tyle, i tam, i wtedy, i tak, jak się Bogu podoba. Inaczej nie szukalibyśmy woli Bożej, lecz własnej. Zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Pan wysłuchał próśb swojego sługi. Zgromadzenia, dzieło życia skromnego mnicha trwają do dziś.